Idę pierwsza. Bezpiecznie. Ale wysokość zarąbista. Układ tego mieszkania jest strasznie dziwny. Wąski korytarz, bardzo wysokie sufity, składane drzwi do łazienki. Tam inne, słuchajcie, by się nie zmieściły, ale w ogóle szerokość tych drzwi to jest jakieś 60 cm, czyli w ogóle to nie spełnia żadnych norm. Podobno człowiek jest w stanie się przyzwyczaić do wszystkiego i widać, że do miniwanny również. Gdzie masz stół? Nie mam stołu, bo mi się nie... Znaczy, kiedyś tu był, jest w piwnicy. No. Brakuje ci stołu? No, bardzo mi się podoba. Okrągły stołek z krzesłami, bo wtedy wszyscy są równi, jak przy nim siedzą. I zielona kuchnia, tak? Tak. Widać, że tutaj brakuje pieniędzy, no ale umówmy się, że jeżeli ktoś pracuje jako pielęgniarka, to naprawdę nie ma szansy dorobić się tak, żeby zrobić sobie remont. Natomiast widać też, że w tym mieszkaniu brak jest trochę serca. To jest jedyna ramka, którą masz w całym domu. Mhm. Jedyna zdjęcie. To jest moja druga rodzina. Twoja druga rodzina. Mhm. Gdzie pierwsza rodzina? Parę kilometrów dalej. Oni są ważniejsi teraz, w tym momencie? Oni są taką najbliższą częścią mojego życia. Spędzam z nimi tyle czasu. Myślę, że są bardzo bliscy mi. W tym mieszkaniu mało jest ciebie. Mnie tu nie ma. Ciebie tu nie ma. Ale nie ma cię, bo z niego trochę uciekasz, czy...? Jakoś nigdy nie czułam, że to jest miejsce, do którego ja bym chciała wracać. Że to jest takie miejsce, gdzie ja przychodzę spać, naszykować się gdzieś do pracy, czy gdzieś jak wychodzę. Bardzo lubię generalnie, jak ktoś do mnie przychodzi, mało spędzam czasu w domu. Jeżeli ja mogę gdzieś wyjść, spędzić cały czas poza domem, to ja po prostu to robię. A uciekasz przed tym mieszkaniem, czy przed samotnością? Chyba trochę też, jedno z drugim. No mówię, ja bardzo lubię ludzi i spędzać czas z ludźmi generalnie i ciężko mi jest tak na dłuższą metę siedzieć samej. Wiesz, czego bym cię chciała nauczyć jakoś, spróbować chociaż? Dać ci taką przestrzeń, w której możesz sobie pobyć sama i nie musisz przed sobą uciekać, ani przed miejscem, w którym jesteś.